Jest. Dzień dobry, Polsko. Dojechaliśmy dzisiaj na Podlasie. Jesteśmy kawałeczek za Augustowem. Lukas, poproszę materiały. Jesteśmy kawałeczek za Augustowem u Marcina. Cześć, Marcin. Cześć. Marcinie, powiedz mi, żebym najpierw na początku potwierdził, czy to jest twoje zdjęcie? Tak. Kojarzysz, z czego jest to zdjęcie? Gdzie je zamieszczałeś? No to jest to na Facebooku. Na Facebooku. Okej, czy w takim razie, czy to jest twój facebookowy komunikator? Tak. Potwierdzasz, że to jest twój komunikator, tak? Jesteś pewny? Tak. Na 100% jesteś pewny? Tak, tak. Dobrze. Marcin, w takim razie my jesteśmy ECPU Polska, łowcy pedofili i przyjechaliśmy porozmawiać dzisiaj z tobą tutaj na Podlasie. Kawałeczek z Augustów o twojej aktywności w sieci. Powiedz mi, no bo już wiemy, że to jest twój Facebook, z kim na tym Facebooku najczęściej rozmawiasz? Próbowałem tam, szukałem koleżanek takich. A jakich koleżanek szukałeś? No takich, jak to powiedzieć, no jak? Takich ze szkoły koleżanek, no. Ze szkoły, ale... Kiedyśniejszych takich. Aha, z którymi kiedyś chodziłeś ty do szkoły, tak? Tak. A ile ty masz lat? Ja mam 40. No to jakim cudem rozmawiałeś z dziewczynkami, które mają 10-11 lat? To chyba nie bardzo twoje koleżanki ze szkoły. No nie, no. No nie, no to po kiego grzyba je zaczepiałeś? No, chciałem porozmawiać i zapoznać. Z dziesięciolatką? Tylko znajomości, tylko jako koleżankę. Z dziesięciolatką? Marcin. Jeszcze raz, ty masz 30? 40. 40, czyli chciałeś sobie zrobić relację koleżeńską z 30 lat młodszą dziewczynką. No tak. W jakim celu? To inaczej, a co tam pisałeś takim dziewczynkom, powiedz mi? No tak, pisałem, że chciałem się spotkać, porozmawiać. Z dziesięciolatką? No nie robię, nie to, żeby robić krzywdę czy coś, po to ja nie mówię o krzywdzie, ale mimo wszystko. I uważasz, że to byłoby w porządku, żebyś ty, 40-letni facet, rozmawiał z dziesięciolatką? No nie bardzo to chyba. A ile takich... Żałuję tego. A ile takich dzieci, z iloma takimi dziećmi chciałeś się spotkać, porozmawiać? Chciałem tylko z jedną koleżankę mieć. Z dwoma, z trzema tylko. To zdecyduj się w końcu, z iloma. No tak opisałem do trzech, no. Do trzech pisałeś? No ale zrobiłem błąd teraz, bo wiem, że... Znaczy, ja wiem, że pisałeś do większej liczby, bo ja mam w ręce trochę więcej dowodów. Nie, no tak, no tylko nie pamiętam, ile tam było tych liczb. No czyli dużo więcej niż trzy, prawda? No a o czym pisałeś sobie z tymi dziesięciolatkami, jedenastolatkami? O czym z nimi pisałeś? No, że chciałem z nimi się spotkać. No i co na przykład? Porozmawiać. A o czym? No tak o przyjaźni się zapoznać, zaprosić, nie zaprosić, no, tylko posiedzieć z nimi, porozmawiać. I co jeszcze? No i ten... I chciałem z rodzicami ich poznać, posiedzieć na kawę, tylko zaprosić na ciastka gdzieś. No tylko poza tym, no, nie pamiętam już dokładnie. Nie pamiętasz, to ja ci przypomnę. Mam taką bardzo obszerną kartkę w ręce, na której mam napisane The Best of Marcin, cytaty. To są wybrane cytaty z różnych dzieci. To nie jest do jednego dziecka, do którego pisałeś, tylko z różnych dzieci. Pisałeś coś mniej więcej takiego. Wyślij mi nagie zdjęcia swojej gołej pipki cycuszków. To miało być przed kawą, po kawie? Zamiast kawy? Nie, bo tego... No, napisałem to, no nie powiem, nie będę kłamał, pisałem, no ale... No, że pisałeś, to wiem, bo potwierdziłeś, że to jest twój komunikator, a ja trzymam rozmowę z niego w ręce. Tylko nie znajduję tutaj niczego o kawie. Chcesz być moją dziewczyną? Będziemy parą. Chciałbym cię prosić o fotkę bez ubrania. Tu znowu nie ma ani o kawie, ani o ciastku. No tak, bo... No tak pisałem, no nie powiem, pisałem, tak. No to ale... gdzie ta kawa, gdzie to ciastko? No zapomniałem dopisać, no. Aha, chciałeś iść na kawę i ciastko, ale zapomniałeś o tym poinformować dziecko. Okej. Ale na przykład nie zapomniałeś poinformować dziecka, że
pójdziesz ze mną do łóżka, to kupię ci telefon. To powiem ci, że kawa i ciastko by cię taniej wyszło. Taniej, no. No i kłopotów byś nie miał, bo nie spotkałbyś się dzisiaj z ECPU-owcami pedofili. Ty wiesz, kto to w ogóle jest pedofil? Spotkałeś się z taką definicją, określeniem? No oglądałeś tutaj telewizję z takim czymś. Oglądałeś z takim czymś? No i co, nie wiedziałeś, że sam będziesz bohaterem, co? No trochę się przejęczyłem trochę, no. No i powiedz mi... No i oglądałeś i co sobie wtedy myślałeś? Będę gwiazdą, zacznę pisać do dzieci, to mnie też złapią? Tak chciałeś? Nie. A jak chciałeś? Tylko tak myślałem. A, że popiszesz do dzieci i się nie wyda. Nie. Myślałem, że się uda, ale... Ale i tak pisałeś. Tak pisałem, ale nie myślałem, że tak wyjdzie. Głupio. A, widzisz, no wyszło bardzo głupio. Tym bardziej, że na przykład do jednej z 11-latek napisałeś bardzo dokładną instrukcję, jak to będzie wyglądało wasze spotkanie. I po raz kolejny nie ma tej mowy ani o kawie, ani o ciastku. Ale jest informacja taka. Chłopak wkłada kutasa do cipy, się ruchają i się spuszcza do środka, do brzucha i jest ciąża. Powiem ci, że masz specyficzny sposób podrywu na kawę i ciastko. Bez kawy i ciastka. No bo to głupio wyszło, no bo kiedyś nas z tego w szkole uczyli, jak się uczyłem jeszcze to. Znaczy uczyli cię czego? Jak się na kawę i ciastko zaprasza i to tak cię nauczyli? Nie. No powiem ci, że no z podrywu to ty najmocniejszy nie jesteś. Masz w ogóle jakąś stałą partnerkę dorosłą? W necie tam. A w necie masz? W głowie, no. A tak realnie? Nie w necie, tylko na wyciągnięcie ręki? Nie. Nie masz żadnej partnerki? No nie, bo ja tam się zapoznałem, to... No nie, stary, ja tutaj mam twoje rozmowy od sierpnia. A mamy październik, nie, dzisiaj dziewiąty. No to od sierpnia pisałem, no ale to... No trochę nam zeszło, zanim żeśmy ciebie znaleźli, bo się fajnie ukrywałeś. A mimo to, żeśmy cię znaleźli. Pomimo tego, że bardzo, bardzo dobrze się ukrywałeś. Marcin, czy ty... No bo jak już wiesz, jak powiedziałem, przedstawiłem się, że jesteśmy łowcami pedofili z ECPU Polska. Masz świadomość tego, że pedofilia w naszym kraju, zresztą jak w każdym cywilizowanym kraju na świecie, jest przestępstwem? No wiem. No. Wiesz o tym? Wiem. No. A wiesz, że jak coś jest przestępstwem, no to musi być jakaś kara za to. Jak myślisz, jaka kara mogłaby, czy jaka kara może powinna ciebie spotkać za to, że do wielu dzieci wypisywałeś takie sprośności o uprawianiu seksu, o... Kazałeś dziecku wsadź sobie palec do dziurki w pipie i zobacz, czy ciasna. Tak pisałeś do 10-latki akurat. To jest akurat cytat z rozmowy z 10-latką. Jak myślisz, jaka kara może za to być adekwatna? Jaką byś sobie, gdybyś sobie sam mógł wybrać karę, jaką byś sobie za coś takiego wybrał karę? No, które tak to może być? Więzienie? Więzienie byś sobie wybrał. Nie, no ale... Znaczy, wyobraź sobie, że wiesz, że masz trzy bramki, jakiś taki teleturniej jakiś był, trzy bramki, nie? Można sobie było wybrać. No i którą bramkę wybierasz, co by w niej było? Więzienie, co jeszcze ewentualnie byś sobie, jaką karę byś sobie jeszcze dał? Jakieś sterowanie. I co zrobienie? Jakieś sterowanie. Wiesz co, to ja tobie powiem tak, że po części dobrze celujesz... kwestie więzienia, ale o tym decyduje sąd. Żeby sąd mógł zdecydować o tym, czy tobie należy się kara więzienia, czy nie, wnioskować będzie i uzasadniać będzie to prokurator. Ale żeby prokurator mógł przystąpić do czynności, musi cię zaaresztować policja, czyli policjanci z tutejszej komendy powiatowej policji, czyli w Augustowie, bo jesteśmy w powiecie augustowskim na Podlasiu. Marcin, w związku z tym, że od 2 miesięcy popełniasz wielokrotnie, regularnie, z wieloma wirtualnymi dziećmi. Błędy, no. Dla ciebie to są błędy, dla nas to jest przestępstwo pedofilii. Bo w związku z tym, że popełniasz to przestępstwo pedofilii, zmuszeni będziemy poinformować o tym fakcie, tak jak wspomniałem, Komendę Powiatową Policji w Augustowie, przekazać ciebie w ręce policjantów, którzy za chwileczkę tutaj zapewne się pojawią. I o tym, co się dalej będzie z tobą działo, zdecyduje policja, prokurator i ostatecznie sąd. Sam sobie wybrałeś bramkę numer 1, w której orzekłeś więzienie. Nie, wolałbym lepiej nie, by jakoś łagodnie coś, no.
Nie, no my jesteśmy łagodni, tylko wiesz, my jesteśmy tylko od rozmów. My przyjeżdżamy porozmawiać o twojej aktywności w sieci, która jest bardzo niewłaściwa i szkodliwa dla dzieci. Bo nie wiem, czy wiesz, że pisząc takie rzeczy do 10-11-latki robisz jej ogromną krzywdę. Wiem, no. No to dobrze, że wiesz, to bardzo ważne to, co powiedziałeś, że wiesz, czyli jakby świadomie krzywdziłeś dzieci. Tak to mam rozumieć, że świadomie krzywdziłeś dzieci? Nie, jeszcze. A, jeszcze nie. No, z akcentem na jeszcze, to nie wiem, czy czekałeś na to, bo nie wiem, wolałbym chyba nawet nie wiedzieć, czy czekałeś na to, czy nie, bo mógłbym nabrać większego obrzydzenia do ciebie niż mam. Leczysz się psychiatrycznie? Nie. Jesteś zdrowym człowiekiem. Zdrowym, pracującym. Tak. Wszystko z tobą okej. Tak. Mieszkasz z mamą. Tak. To już też widzieliśmy, bo to już żeśmy ustalili. Marcin, tak jak wspomniałem, naszą rolą jest tylko zdemaskować twoją osobę, znaleźć, gdzie się ukrywasz w realnym świecie, poza wirtualnym światem, w którym krzywdzisz dzieci, pisząc, zachęcając i namawiając je do seksu, oferując w zamian za ten seks prezenty w postaci telefonu. Tak jak wspomniałem, to jest w Polsce nielegalne i karalne, jak w każdym cywilizowanym kraju. Więc naszą rolą, tak jak powiedziałem, jest znalezienie ciebie, ujawnienie, gdzie jesteś i powiadomienie o tym policji. I za chwileczkę tutaj, spodziewam się, że za chwileczkę patrol policji z Augustowa już pewnie podjedzie, no bo to parę kilometrów do Augustowa mam. Ile to jest do Augustowa? Z 15 kilometrów? 15 będzie. Z 15 będzie. No w ogóle ładne tereny, Podlasie. Powiem ci, że chyba pierwszy raz jestem tutaj. Bardzo ładnie mieszkasz sobie. No szkoda, że robisz bardzo nieładne rzeczy. No ale nie, tak no. Bywa. Tak bywa. Przyjadą za chwileczkę policjanci, zostaniesz przekazany w ich ręce. Najprawdopodobniej zgodnie z procedurami. Ale mam nadzieję, że nie zabiorą. A myślisz, że cię zostawią? Myślisz, że co, przyjadą i pogrożą tobie palcem, powiedzą ty, Marcinku. Myślisz, że to tak będzie wyglądało? Nie, rozumiem to, ale... No to ja ci powiem, jak to będzie prawdopodobnie wyglądało. Za chwileczkę, jak się pojawi tutaj patrol policji, który tutaj przyjedzie. Zgodnie z procedurami zostaniesz zakuty w kajdanki, wsadzony do radiowozu i odwieziony do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, gdzie najprawdopodobniej spędzisz 48 godzin. W tym czasie twoją sprawę szczegółowo rozpozna Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, zostanie przekazana informacja do prokuratury i to prokurator będzie decydował, co będzie dalej, czy trafisz do aresztu tymczasowego, w którym spędzisz być może kilka miesięcy w oczekiwaniu na rozprawę, a być może będziesz miał tylko ośrodek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. W tym momencie, jak widzimy, pojawili się już policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, bo taka jest nasza rola po ujęciu ciebie i po zdemaskowaniu, gdzie jesteś. Taka jest nasza rola powiadomić policję, co niniejszym żeśmy uczynili. W tym momencie za chwileczkę oddamy ciebie w ręce policji. No, a kiedy wypuszczą? To już będziesz musiał z policjantami, wiesz, to nie my o tym decydujemy. My jesteśmy tylko od rozmów. Nasza rola sprowadza się do tego, żeby wyjąć ciebie z wirtualnego świata i odnaleźć w świecie rzeczywistym. Przeprowadzić z tobą rozmowę dyscyplinującą, która tobie tłumaczy, ile złego zrobiłeś. Powiadomić o tym policji, przekazać ci w ręce policji. Wiesz co, jesteśmy w takim nietypowym miejscu, gdzie policjantom będzie ciężko zejść. Pozwól. Pójdziemy, chodź, podejdź ze mną, proszę. A wiesz co, to będzie policja o tym decydowała. Takie są procedury. Proszę Państwa, mężczyzna, który popełnia przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego. Pedofila, on na pewno nie da dyna, bo w nas wiara, bo w nas siła.